Jaho! Witam wszystkich serdecznie. Gramy dalej w Hogwarty. Będziemy tu robić zadania dodatkowe, bo ktoś tu siedzi i na to pozwala. O, gul, gul, gul. Revelio. Nic więcej nie masz w domu, co by można zabrać? Okej. How I love a good puzzle. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumors surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when. Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. Where can I find this statue? It's not far from Irondale. It's down by the shore, near those old ruins. You can't miss it. Już je znaleźliśmy. Zagadka z wyzwaniem. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. Już wiemy, co to jest. Akio! Czy to nie wygląda też jak jeden z tych merlinowych słupków? Revelio. A, one się świecą, czyli coś jest na rzeczy z nimi, tak? Levioso. No może nie teraz jeszcze, ale w przyszłości. Revelio. Tu w środku? W środku. Tylko, że tu chyba jest właśnie kłódka. Ha! Witam, witam. Hello. Nice to meet you. Oh, hello. The name is Porrick Haggerty, and this is my shop. What may I help you with? I'd like to ask you about your shop, if you don't mind. Certainly, that'd be fine. What would you like to know? What sort of products do you sell? I sell all manner of beast products. I've Oh! always found beasts interesting, and there's quite a market for them. Fancied I could make a profession out of it. How long have you been living here in Irondale? All of my life. My sister and I were raised here. I stuck around. She had other plans. No, co w tym złego? I hear there's a goblin mine near here. Have you ever seen it? I've been near it, but never in it. I could likely find some valuable beast products, but it's not worth the risk. Ranrok's loyalists are not ones to be messed with. What do you have for sale? Zaintrygował What can I mnie. help you with today? O, jakie piękne! Ojo, jakie ładne! I wcale nie drogie. Thank you for your patronage. 700 to już trochę. O! Siedemset to już Thank you for your patronage. No cóż. Ostatnio wydajemy dużo pieniędzy, więc. Ropuszy, brodawki? Tego nie mamy, może? Nie, włosie jednorożca. W sumie wezmę, co masz. Thank you for your patronage. I możesz wziąć, co mam. It's good luck for me you stopped by today. No. Proszę. Nie odrobiliśmy się za dużo, ale wciąż. O, odkryliśmy, patrzcie, dzięki piórom teraz ten, kolekcję. O ja, jak fajnie. O, zamknięta. O! Jaka fajna! Okrutnie. Jest! Niuchacz! O niuchacza mi chodziło! No pewnie już zdążyliście mi w komentarzach powiedzieć, ale tak jak wspominałam, nagrywam za koleją bardzo dużo odcinków, żebym mogła je dodać bardzo szybko, więc tak wyszło. Jednorożec, myślałam, że ma maskę.
Po co im tutaj ten Iron Maiden za każdym razem? Tam jest jeszcze jedna zagadka? Ło, ile zagadek ten Merlin tu ma! O! Don't mind if I... Nie, to jabłko w całości wciągamy. Nie ma to tamto. Mogę zapalić? Nie bardzo, szkoda. Tak, jest tam zagadka. To nie jest ta, której próbowałam przed chwilą, prawda? Nie, to będzie ta do tych kul, co tam są naprzeciwko, jak nic. Się będzie złościł. O, jaki młyn się tam kręci pięknie. Dobrze. O, tu wyrosły trzy kule. Tam jest więcej. Pytanie, co z nimi trzeba będzie zrobić. Pokażcie się. I should investigate. Levioso. Akio. Ua! Czasówka na rozwalanie? Pytanie, czy czasówka, czy po prostu rozwalanie? Ciężko powiedzieć na razie. No, weź tu wejść, nie? Zazwyczaj są trzy zestawy do psucia, więc... Tam u góry? Tak wygląda. No! Hop! No nie odrastają jeszcze, więc... That's that. Settled. Dlaczego dopiero 2 na 6 nam zaznaczyli, że są rozwiązane? Ło, się wystraszył, strach na wróble. Misje. To będziemy mieli do zrobienia, ale chciałabym zobaczyć... Inwentarz nam tutaj, coś nam wpadło. Ach, te wszystkie te się nam tu teraz pojawiły rzeczy. Okej. Okay. Wyposażenie, no coś podnieśliśmy, jakieś rękawiczki najwidoczniej. Spoko. Ale... Mnie o te Merlinowe wyzwania chodziło. Eksploracja. O, rozwiąż łamigłówki Merlina. Jest, powiększenie inwentarza wpadło, super. Dobra, to było pierwsze zrobione, a teraz drugie. Fajnie, to ile teraz mamy inwentarz... Inwentarza? Inwentarza? A to tutaj? Nie tego na wyposażenie? Kto ich tam wie? No cóż. Dobra. W sumie porobiliśmy tu całkiem sporo. Sporo. Merlin zrobiony. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj do tego miejsca. Tutaj jest otwarte. O, i dwie pary drzwi nawet. Coś zadzwoniło na pewno. Widzę, że notatka... A tu jest zaraz wejście do tej kopalni? Poważnie? Dobra, gdzie ta notatka przy młynie? Jaka ta tekstura tam nie weszła? Dobra. Tak, gdzie ta notatka? Na górze gdzieś? Na dole? Tu jest. Brosza z klejnotami, jaka piękna! Ta przepiękna brosza przedstawia jakiegoś magicznego ptaka. Trudno powiedzieć, co to dokładnie jest, ale niektórzy wierzą, że ma to być jeden z ptaków średniowiecznej irlandzkiej druidki Cliodyny, które śpiewem usypiały chorych. Leży tutaj całkiem piękny. Naprawdę ładny.
Pokazuje mi skrzynię gdzieś na dole. A tu jest. Ona była w środku? Gdzie? Okej, Stan się schowała. Tylko co to było? Z wyposażenia, rozumiem, różdżek. O ja! Biedna. Jakieś tu nam po drodze jeszcze wpadły, ale ta jest super. Ptasia brązowa, uchwyt różdżek. Cudowna, poskręcana. Jasno-szara jękojeść, zwieńczona złotą sową. No niech będzie, złota sowa może być. Niech i tak zostanie. Kolekcja? A, okej, okay. Pewnie te. Widzę, że tu jest gdzieś wejście do jaskini. Zastanawia mnie... Gdzie? No, chyba nie przez któryś dom. Do kopalni właściwie, więc myślę... Ja bym go szukała gdzieś dalej tutaj, ale... Jest tam zaznaczone wejście jako tako, więc... W sumie ciężko powiedzieć. Na pewno będziemy mogli tu jeszcze wrócić kiedyś, to zdecydowanie. Tam się coś świeciło na górze, więc możemy podejść. Nie zdziwiłabym się, gdyby tam była droga do kopalni. Trochę daleko. Ale wciąż. Wiem, pamiętam, obiecałam dzisiaj już wrócić do Hogwartu i zrobić jakieś zadania. Zrobimy to. Zrobimy to zdecydowanie. Czas najwyższy. Poza tym musimy gdzieś postawić nasze stoły do czarowania w końcu. O, a co to? Jest. Rebellion. Ciekawe miejsce. Miotła tu jest narysowana. Ładny szalik nam tu wpadł. Szalik, pokaż się. Zablokowany. Myślałam, że zobaczymy. Wow, jaki fajny. Nie ma problemu, możemy sobie narzucić to jako... Teraz, do pochodzenia, jasne. Z ubrań też możemy założyć coś innego dla odmiany. Jakie eleganckie. Tu były takie ładne mundurki w pewnym momencie. Nawet nie wiem, które teraz, ale niech będzie to. Na głowę nie chcę zakładać za bardzo nic. Szalik możemy zmienić. Ale ładne te rzeczy są, no nie? O, możemy sobie już zmienić wygląd na ten z chińskim jakby smokiem. No nie, ten jest słabszy. Dobra, tak jak tu stoimy w miejscu, w sumie... Dobra, wróćmy sobie. Proszkiem, fii, mapa Hogwartu. Zadanie, wielka sala, skrzydło południowe. A gdzie jest nasze zadanie ogólnie jako tako? Może na razie wróćmy... To jest to zadanie? Tak. Wróćmy gdziekolwiek na miejsce. Dawno nie widziałam obrazu ładowania. Przez to, że biegam tam w kółko bez przerwy, to normalne. To normalne. To normalne, prawda? A to jest profesor Fig tutaj. Biuro. Te gobeliny na ścianach są... O, u góry jest zadanie dodatkowe. Trzeba czekać na dzień. Hello there. Perhaps you can help me. O, jaką masz mapę ciekawą. Hello. Were you calling me? I was, yes.
Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found two maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Sure. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecate's classroom. Idealnie. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Akurat chcieliśmy iść na zajęcia tam właśnie. Och, kolejna mapa. Stworzonko. Tutaj są drzwi, tutaj są drzwi, tutaj są drzwi. Akio, tak? No cóż. Poda mi obok stworzenia wielkiego, okrutnego. Znajdź pierwsze miejsce. Będziemy... A, to już tutaj, tak? Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Ojej. Niefortunne. I'm sorry to hear that, sir. It sounds as if your experience as a student was less than ideal. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Pewnie. Znajdź pierwsze miejsce z mapy skarbów. Z tym, że to nie musi być wcale tutaj, tylko może być na zewnątrz. On nas wciąż tu nie wpuści, nie? Nie, potrzebuje. Potrzebuje alohomory. Lecz nie było gdzieś wejścia jako tako łatwiejszego, niedaleko. Jak tam wyjść na zewnątrz? Brak dostępnej ścieżki dla misji z otwartym celem. Okej. Okay. Mamy maszę te. Matematyczne zadania. Mam gdzieś zapisane, bo oczywiście nie pamiętam tych cyferków. Bo jak, żeby inaczej. 3 plus 0 plus coś, żeby było 5. Dobra, szukamy dwójeczki. Dwójeczka to jest ten taki... Nie ten. Tak, ten. I 4 plus jednorożec. 4 plus 1. Mamy 5. Potrzebujemy jeszcze 7. Gdzie jest ten drugi zawijacz? Gdzie to? Gdzie jest drugi? Gdzie jest dwupytajnik? Potrzebuję z niego zrobić 7. Może jest wyżej? Może jest schowany w którymś pokoju?
Leviosa. Okej. Słyszę Irytkę. O, jest. Ale szukam dwupytajnika. No powiem wam, nie wiem gdzie jest. Chyba, że... Nie, no nie jest w tym drugim pokoju, bo by nam się pokazało. Jeden... A, ob... Okej! Okay. Dobra, takiego grzybora szukamy jakby. O tego. Tudududu. Poważnie chciałabym też mieć już powoli jakieś zwierzaki. Chociaż wiem, że jak nie pójdę fabularnie do przodu, to też nie pójdę z rzeczami do przodu. O, jaki ładny! Oj, oj! Uroczy. Dobra, tam trzeba wyjść i jakoś na zewnątrz. Tutaj nie przejdę. Nawet nie wiem, czy tam jest z zewnątrz. Dobra, zróbmy sobie zadanie z zajęciami. O, tutaj. Tak jest. Chyba były piętro niżej. Tak myślę. Nie. W lekcji profesor. To jest ta profesor od roślinek, prawda? Ło. Już dawno nie było takiego laga. O. Czy ten zwierz nie był gdzieś na mapie? No właśnie, czy za nim nie było? Co było na tej mapie narysowane? Musimy teraz sprawdzić. Czy na schody tam, żeby iść? Muszę jeszcze się przyzwyczaić, gdzie są rzeczy, które pochowane. Na schody, ale że za nim, na górę? Czyli od tej strony, jak się patrzy. Ale... Tamte schody nie są na górę, chciałabym zauważyć. Słyszę znowu Irytka. No! No w sumie one są na dół. Dobra, to by się też zgadzało. Zrobię sobie obraz tego, żeby później... Nie musieć otwierać tego inwentarza za każdym razem, tylko mieć podgląd na mapkę. Ależ tak całkiem na wprost wystarczy pójść? Ale się chichocze. Tylko... Czy my chcemy wyjść na zewnątrz, czy... Przejść? O, jak tu światło pada skądś. Skąd to tak świeci? Gdzie to się tak świeci? Ło, ludzie! Dobra, pokazuję tu, więc nie wiem, czy nie... Na... Tylko, czy to... Revelio. Dobra, to nie ten obraz. Na zewnątrz. O, jest fontanna. To się zgadza. Tam z tyłu do drzwi. Tu z tej strony były drzwi. There's the fountain. I'm getting closer. Tak. Getting closer. Wygląda na to, że albo tu staj z tej strony, albo z drugiej strony do drzwi, albo do obrazu idziemy. Mau. To się ukształtowało. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Szukamy konkretnego obrazu, tylko nie wiem, czy był sens tutaj wchodzić jakoś specjalnie. Z drzewami jest tam ten obrazek. Czemu? Jest, rzeczywiście. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Akio. Aha. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search.
Super. Możemy mu odpowiedzieć teraz o tym? Opowiedzieć? Powiemy mu jeszcze, żeby nie było mu przykro, ale w międzyczasie zobaczmy ten, bo tutaj... Dobra, jak nie w tym, to w skórkach, tak? To? Wow. Niech będzie. Lumos. Przy jakimś szwinksie? Oj, ale ja nie wiem, czy on jest na górze, czy na dole. Nie, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek mijała Sfinksa tu gdziekolwiek. Nie. Chyba nie. Może tam niżej gdzieś? O, jak tu fajnie. Ktoś tu brawo klepie. Tu jest. Myślałam, że gdzieś tu się kartka rozwinie, może z notatką. Ojej! Jest kartka z tyłu. Żabi chór. Tutaj przysiadają pokryte śluzem symfoniczne żaby, które tworzą żabi chór w Hogwarcie. Te magiczne płazy śpiewają w sześciogłosowej harmonii i potrafią utrzymać tonację lepiej niż większość ludzi. Okej. Okay. Już ja cię znam, wiem co ty chcesz. A co to za tajne przejście jakieś? Lumos chciałam, co prawda, ale... Coś tu się kryje ciekawego. Lumos. Revelio. Lumos. Ojej. O! Wyszło mi się gdzieś. Jakie labirynty tu można przejść. Cześć. Kart co? Revelio. Lumos. Ciemno tu u was. O! Revelio. Posąg śpiącego smoka. Motto Hogwartu brzmi: Draco Dormines Nun Quam Titilandus. Czyli nigdy nie łaskocz śpiącego smoka. Na szczęście ten konkretny śpiący smok wykonany został z kamienia i nigdy się nie przebudzi. Można go łaskotać do woli. Gilnij go tam. Nie? O, 19 poziom nam wpadł. Tu jest zamknięte, ale jakie przejście! Nad zwodzonym mostem. Tu jest też zamknięte? Get away from me! That life is behind me! I promise! I cannot do this for all eternity! Też już go kiedyś słyszeliśmy, ale chciałam dobiec do końca, zobaczyć, czy coś jeszcze się tam dzieje. O, i tu też zamknięte. Porororororo. Revelio. Dobra, tam się coś kryje. Na górze się gdzieś coś kryje. O! Poważnie, tu można chodzić i chodzić po tym zamku. Fajne miejsce. Jesteśmy pod wodą? Lumos. Revelio. Miejsce jest naprawdę super. Na górze parę rzeczy widać. Fajnie, fajnie. Hogwart, mogę to zapalić? Tak. Revelio.
Spodziewałabym się tutaj też może jakiejś notatki, ale jak nie, trudno. Może być jak jest. Dobra, tam jeszcze było coś do przejścia, kawałek. Ech. Nie koniec. Jest zamknięte. Żaba na środku tam stoi. O, a to nie można przejść przez to w ogóle? Okej, wróćmy sobie do tego kolegi tam. Tam na górze coś ładnie widać. Rozprasza mnie dużo rzeczy. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. No ale ja po prostu lubię zwiedzać te. O! Urna z prochami. Ta konkretna urna zawiera ponoć napis Pionier tresury smoków. Trzeba było nie zaczynać od rogogona węgierskiego. To jest ten smok, z którym Harry się zmierzył podczas turnieju. To jest turniej trójmagiczny, jeżeli się nie mylę, się nazywa. Nazwy mogą mi umykać, niestety. Wybaczcie. O nie, ale mamy farta dzisiaj. Artefakt goblinów. Rogi takie jak te były używane przez gobliny podczas ich rebelii do wyzywania wojsk i grania czarownicom i czarodziejom na nerwach. Ten róg znaleziono po buncie za gospodą pod świńskim łbem. Do wnętrza każdego z nich wepchnięto kawałek gorgonzoli. Najpewniej, aby go zagłuszać. Artefakt goblinów. Myślę, że na wprost, co? O! Kot! Drewniany kot. Ta drewniana rzeźba jest podobizną Bongura Donna, nieustraszonego kota, łowcy myszy i oddanego towarzysza nauki. Jej! Miau! Ale poważnie, naprawdę, trzeba powiedzieć, że szczęście dzisiaj do notatek. No dobra. O, to znajdę to miejsce. Już trochę lepiej znamy. Nią. To przejście za każdym razem, to samo przejście. O, chyba się deszcz nie zgodził z grą. To i tak dobrze, że tekstura została jako tako. Już? Mogę iść dalej? Nie mogę iść dalej. Bez problemu. Nie, no pewnie, jasne. Dokuczajcie, dokuczajcie graczom. Dzięki. Duncan owes his reputation to you. A. Tak? Jak się rozsiadła! I'm dreading taking my transfiguration out. Tu cię wybiało. Any progress with your treasure map? Tak. Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Jeszcze well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Okej. Ale widzę, że pojawiło nam się tutaj coś w kolekcjach czy w misjach? W misjach chyba, tak? Idź do kaplicy, ale to nie chcę. Na razie, idziemy robić to zadanie. To mówiłam, że będziemy robić dzisiaj, to zrobimy je dzisiaj. Pong. No, lądowanie pierwsza klasa.
Przydałoby się też troszkę załadować starszą magię, bo się nam rozładowała troszeczkę. I może porobić eliksiry, zwłaszcza te leczące. Czyli jeżeli chodzi o tę kolejną mapę, którą tam kojarzymy, to ona powinna nam się pokazać gdzieś w przyszłości. Informacja, że przechodzimy obok. Idziemy jak po kraka, mówię wam. Jakby nam ktoś nogi na beczce prostował. Jesteś, widzieliście tę pozycję? Niedługo na szpagacie tam będzie siedzieć. I co, po tym mamy Expelliarmus? Professor. I hope you were able to take care. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Expelliarmus. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. No nie trafiła. Ale zaliczyło. Good work. The dummy is here if you wish to stay in practice. Ale musimy je sobie przypisać, co? Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like you. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Okej. Expelliarmus, idziemy rzucić. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Długo się ładuje. Akio! Levioso. Expelliarmus. Still at it, I see. Trochę tylko. Nie przesadzajmy z tymi ćwiczeniami. Dobrze, dobrze. To teraz coś zrobimy sobie dalej. Czy mamy jakieś lekcje jeszcze w zadaniach? Spotkaj się z Richardem pod zakazanym lasem. No to jest fajna opcja. No mamy Expelliarmus, odblokowali nam to, mamy też dobry poziom, więc może to... Wozy z obozowiska jeszcze, chociaż mają niski poziom, drugi. Wróć do Altei Twiddle. Rozbicie was, to jeszcze nie. Użyj mapy z lewitującymi, to trzeba jakoś znaleźć. Idź do tablicy kortu przywoływaczy. No dobra. Niech będzie tak.
Niech będzie tak. Tam się zobaczymy, a teraz dziękuję za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się ciepło. Yahoo!